Witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek 1 lutego ze studia przy ulicy Floriańskiej. Dzisiaj w wiadomościach opowiemy o otwarciu nowego oddziału Gliwickiego Muzeum, obchodach tragedii górnośląskiej, a także rozpoczęciu prac przy budowie ronda na Sikorniku. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Od dzisiaj na terenie Polski startuje kwalifikacja wojskowa. Potrwa ona do końca kwietnia. Do stawienia się przed odpowiednią komisją zobowiązani są mężczyźni urodzeni w roku 97, a także ci z roczników 92-96, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Na obszarze administrowanym przez WKU Gliwice zostało powołanych 5 powiatowych komisji lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej 2016. Mieszkańcy miasta Gliwice, jak i całego powiatu gliwickiego stawią się w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ulicy Zawiszy Czarnego 7. Osoby stawiające się do kwalifikacji powinny posiadać dokument tożsamości, dowód osobisty lub paszport, a także zdjęcie jak do dowodu osobistego o wymiarach 3x4 cm. Rusza budowa ronda na Sikorniku. W związku z pracami na skrzyżowaniu ulic Czapli, Kosów i Jaskółczej zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Pierwszy etap modernizacji obejmie wyłączenie z ruchu pieszego części skweru u zbiegu ulic Kosów i Czapli. Wyłączony z ruchu będzie odcinek ulicy Kosów w kierunku ulicy Nowy Świat. Obowiązywał będzie tam ruch jednokierunkowy. Objazd wytyczony zostanie ulicami Czapli, Biegusa i Pliszki. Kolejna zmiana obejmie wyłączenie z ruchu wlotów ulic Ziębiej i Skowrończej. Na ich pozostałej długości wprowadzony zostanie ruch w obu kierunkach z możliwością wjazdu od ulicy Opawskiej. Styczeń 1945 roku, który jednym przyniósł wyzwolenie od niemieckiej okupacji, dla innych był dopiero początkiem traumatycznych przeżyć. Idący na Berlin żołnierze Armii Czerwonej bez skrupułów prześladowali rdzenną ludność niemieckiego Górnego Śląska. Blisko 200 tysięcy osób wywieziono do pracy na Syberię. Kolejne tysiące zabito w egzekucjach oraz w obozach koncentracyjnych. W niedzielę gliwiczanie oraz mieszkańcy powiatu gliwickiego czcili pamięć pomordowanych. Mimo niesprzyjającej godziny może zdecydowaliście się zgromadzić tutaj z nami, by oddać hołd ofiarom tragedii górnośląskiej. Spotykamy się w tym miejscu już od 5 lat, aby upamiętnić wydarzenia, które miały miejsce na Górnym Śląsku 71 lat temu. Wydarzenia tragiczne, które we wspomnieniach tych, którzy byli ich świadkami, zarysowały się na tyle mocno, że opowiadając o nich 60 lat później płynęły im do oczu łzy. Z opowiadań swojej babci wiem, jakie to były dramatyczne czasy. Wujkowi, którego mundur strażacki wisiał dumnie w szafie, na szafie spalono cały dobytek, gdyż nie rozróżniono go z mundurem wojskowym. To jednak jedna z łagodniejszych form terroru, jaki stosowała Armia Czerwona wobec tutejszej ludności. Ja też emocjonalnie jestem z tymi wydarzeniami związany, ponieważ to dotykało tak mojego ołpy, czyli mojego dziadka, który był internowany i wywieziony. Bogu dzięki, wrócił po 5 latach, początek lat 50. I zawsze rzeczą, która mnie zastanawiała, to był moment, kiedy trzeba było milczeć na ten temat. To było chyba najbardziej bolesne, ponieważ dziadek wrócił parę dni, doszedł do siebie i rowerem jadąc w Brzezinki jechał na kopalnię gliwicką, by tam rozpocząć pracę, ponieważ w domu w Brzezince była bieda. Yeah.
tą uroczystość organizujemy pod tym pomnikiem niezmiennie w ostatnią niedzielę stycznia od 5 lat. Okazuje się, że dzisiaj pierwszy raz udało nam się skutecznie zaprosić radnego Gliwic Jana Pająka i było do tej pory przez te ostatnie 5 lat to jedyny przedstawiciel władz stricte gliwickiego samorządu. Natomiast rzeczywiście o tych wydarzeniach mówi się jakby coraz więcej. Śledztwo IPN, co prawda jedno się zakończyło w 2005 roku, nie potrafiąc, tak jak mówiłem wcześniej, stwierdzić o ilości ofiar. Natomiast rzeczywiście o tych wydarzeniach się mówi coraz więcej, natomiast jeszcze nie dość. Po kilku latach od przekazania miastu i trwającym od kilkunastu miesięcy remoncie w niedzielę przed Gliwiczanami na nowo otworzyły się drzwi żydowskiego domu przedpogrzebowego przy ulicy Poniatowskiego. Unikalny zabytek autorstwa znanego wiedeńskiego architekta Maxa Fleischera od teraz pełnić będzie nową funkcję. Stanie się kolejnym, piątym już oddziałem muzeum w Gliwicach. Jego oficjalna nazwa to Dom Pamięci Żydów Górnośląskich. Panie Przewodniczący, pamiętam w 2007 roku konferencję prasową w Urzędzie Miasta, na którym wspólnie z Panem Prezydentem przedstawialiście ten plan przekazania tego budynku miastu celem odnowienia go. Dzisiaj po 9 latach w końcu jest efekt w sumie finalny. No tak, i bardzo się cieszę, ale po tym fakcie przekazania w kilka lat później w miesięczniku Forbes zostaliśmy oskarżeni o to, że sprzedaliśmy kawałek cmentarza gliwickiego. Tam była ta afera z panem Aszkanazym. No już nawet sprostowałem, to sprostowanie się nie ukazało, no ale powiedziałem, no to dziękuję bardzo, to nie jest zarzut, tylko raczej jestem dumny z tego, że po pierwsze nie sprzedaliśmy, tylko podarowaliśmy, a po drugie bardzo chciałem podziękować miastu za to, że przyjęło ten budynek, bo gdyby nie to, to ten budynek prawdopodobnie w tej chwili byłby ruiną po prostu. Może już nie do uratowania. Powołaliśmy wspólnie z innymi radnymi w poprzedniej kadencji zespół do spraw rewitalizacji tego zabytku i udało się rzeczywiście później dzięki panu prezydentowi znaleźć pieniądze i doprowadzić ten obiekt do takiego stanu. Ja myślę, że my Gliwiczanie możemy być dumni. Przez całe dziesięciolecia był to dom przedpogrzebowy, służył gminie żydowskiej i tej przedwojennej i po 1945 roku. Natomiast teraz jest to nowy oddział Gliwickiego Muzeum, który przyjął nazwę Dom Pamięci Żydów Górnośląskich i będziemy w nim pokazywać, omawiać historię Żydów na całym Górnym Śląsku. Nie tylko przedstawiamy Żydów gliwickich, którzy przyczynili się do budowy tego gmachu, ale chcemy pokazać cały region, jako że jest to największy i najbardziej reprezentacyjny budynek związany z tą kulturą, który się zachował. Muszę powiedzieć, że będąc w Muzeum Polin, które się okazało nie naszym muzeum, bo Żydów Śląskich w Muzeum Polin nie ma, byłem również niedawno w Muzeum Żydów Niemieckich w Berlinie i tam też Żydów Śląskich nie ma. Więc to wreszcie to Żydzi Śląscy byli tacy osieroceni i nareszcie mają swój dom. Także to jest pierwszy taki fakt upamiętnienia faktycznie historii Żydów Śląskich. Z tego się bardzo cieszę. A jak ocenia pan tą renowację i tą wystawę, która tutaj na razie w takiej formie tablic się pojawiła? No, ja rozumiem, że to na razie to jest tylko prowizorka. Natomiast jeżeli chodzi o budynek, fantastyczna sprawa. Ja się naprawdę obawiałem, że może to być już ten budynek może być nie do uratowania i na pewno poniesione zostały olbrzymie koszty. Także jestem bardzo wdzięczny za to, że historia jest jednak ważna. Więcej o Domu Pamięci Żydów Górnośląskich i niedzielnym dniu otwartym w tej nowej na mapie Gliwic placówce kulturalnej jeszcze dziś w programie Z kamerą wśród ludzi. Zapraszam. I to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, a także w internecie. Za chwilę sport i prognoza pogody.
Dzień dobry, witam Państwa. Tomasz Czoik, pora na informacje sportowe. Świetny mecz w wykonaniu siatkarek AZS-u Gliwice. Akademiczki pokonały dotychczasowe liderki w tabeli pierwszej ligi siatkówki kobiet Wisłę Warszawa 3-2. O wyniku meczu zadecydował tiebreak, który podopieczne Krzysztofa Czapli wygrały 15-11. Dzięki zwycięstwu siatkarki z Gliwic przesunęły się na 7. pozycję w tabeli rozgrywek. Basia, wspaniały, świetny, fantastyczny, tak dobrego meczu w Waszym wykonaniu. No jeszcze w tym sezonie nie widziałem. Jak Ty go oceniasz? Jak to wyglądało z Waszej perspektywy? 6 porażek z rzędu do tej pory i mecz z liderem na przełamanie. Rewelacja. Ja jeszcze nie wierzę w to, co się stało w ogóle. Pewnie to dojdzie dopiero może w poniedziałek, jak będziemy rozmawiać o tym na spokojnie. Jedyne, co sobie założyłyśmy na ten mecz, że musimy wrócić jako drużyna, jako team. Myślę, że to się dzisiaj udało. Na pewno byłyśmy bardzo zmotywowane przed tym spotkaniem, bardzo nam zależało na zwycięstwie. Jest to silny zespół poukładany, ale ostatnio nasza praca na treningach oraz atmosfera w zespole jest naprawdę fajna. Myślę, że wszystkie jakieś tam drobne uwagi wzięłyśmy do siebie, do serca i będzie tylko lepiej. Jesteśmy naprawdę fajnym zespołem i uważam, że zagrałyśmy dzisiaj bardzo zespołowo, naprawdę bardzo zespołowo. Gliwickie ekipy futsalowe bez zwycięstwa w ostatniej kolejce Ekstraklasy. Sromotnej porażki w wyjazdowym spotkaniu z FC Toruń doznała ekipa NBIT-u. Podopieczni Sebastiana Wiewióry przegrali 2-6. Bramki dla pomarańczowo-srebrnych zdobyli Tomasz Czech i Przemysław Dewódzki. Lepiej spisali się gracze GAF Omega. Na własnym parkiecie podopieczni Marcina Waniczka zremisowali z Gattą z Duńska Wola 3-3. Bramki dla Gliwiczan zdobyli Michał Grecz, Tomasz Lutecki i João Baptista. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.